Nie zabrakłoby densów. Oczywiście teraz lecimy z korektorem. Trzy kropki. Tu. Proszę bardzo. Jednak wyszło około 7 kropek albo więcej. Zliczcie oczywiście, dajcie mi znać. No i lecę. Ja sobie robię tak, że ta strona jest na podkład, a ta strona jest na korektor, bo pamiętam, że jak używałam jednej gąbeczki do tego, to potem te dwa produkty mi się mieszały. Ale wyglądam jak mumia. Teraz szybko matowię swoją buzię pudrem, tak żeby się nie świeciła, żeby mogła zaraz jeszcze dodać rozświetlacz i co. Ok, szybko przechodzę do kolejnego etapu, czyli brwi. Brwi są bardzo dla mnie ważne, jeżeli chodzi o makijaż, ze względu na to, że ja mam bardzo cieniutkie brwi i te moje brwi są takie liche. Bardzo chciałabym mieć takie gęste brwi, jak mają niektóre dziewczyny. Ale jednak trzeba sobie jakoś radzić. I dziewczyny, jeżeli też macie takie rzadkie brwi jak ja, to zaraz Wam pokażę, jak je uzupełnić w taki może trochę nawet naturalny sposób, ze względu na to, że użyję tutaj dwóch produktów. Pokażę Wam to na przykładzie jednej z brwi, potem dokończę drugą, ale zawsze zaczynam sobie od konturu. Czyli lecimy sobie po kolei i leciutkimi takimi małymi pasemkami przeciągamy sobie linię po prostu, żeby sobie tą brwę wykonturować. Ok, brwi gotowe. Jak zawsze, jak potrzebuję się malować pod kamerę i chciałam Wam pokazać, że ładnie to pomaluję, to mi oczywiście nie wyszły, ale to nic. Ja, jeżeli chodzi o produkty do brwi, używam pomady ze Silika. I tutaj w tym zestawie znajduje się pomada, cień i coś, co jeszcze mi wypadło, ale to chyba taki mały pędzelek, którego nie używam, bo używam takiego skośnego pędzelka. I ja używam pędzla Sakura, ale nie tylko. Ale Sakura mogę Wam polecić, bo to były moje takie pierwsze pędzle, które sobie zamawiałam jeszcze na Kokolicie bardzo dawno temu i do tej pory mam. Teraz pokażę Wam dwa moje patenty. Jeden patent to po prostu zmazanie teraz tego Carmexu, ze względu na to, że żeby uzyskać ten naturalny efekt ust, tutaj trochę lusterki, ja mam tu lusterko. O, po prostu je zmywamy i zaraz nałożę sobie pomadkę, ale żeby jeszcze dobrze i widocznie zaznaczyć te brwi i żeby nie było takich małych tutaj wystających końcóweczek z jakiejś pomady czy coś w tym stylu, to po prostu na rękę nakładam sobie odrobinkę korektora, ale naprawdę odrobinkę. Mam taki pędzelek, namaczam troszeczkę i daję sobie tutaj, zobaczcie. Zaraz pokażę Wam, jaka będzie różnica. Tak jest przedy. I tak już jest po nałożeniu korektora. Mi się podoba ten efekt, bo ten efekt wygląda jak takie idealne brwi. Ale co dalej? Dalej oczywiście wchodzi rozświetlacz. Rozświetlacz niezmiennie, używam tego z The Balm i go uwielbiam. Delikatnie. Tutaj troszkę na nosek. Lubię. Mega lubię ten efekt rozświetlonego noska. Tutaj. Tutaj. Drugim krokiem i drugim pędzelkiem biorę sobie jeszcze taki pędzelek i daję sobie odrobinkę tego rozświetlacza tutaj w kącik oka. Zobaczcie, bardzo lubię, bo on tak to oko otwiera i tak jest świeższe. Zaraz Wam pokażę, jak będzie wyglądać już w kolejnym etapie pomalowane.